Witam wszystkich serdecznie, korzystając z okazji, że dzisiaj mamy czasówkę. Mam trochę więcej czasu i pomyślałem, że pokażę Wam coś, co na pewno Was bardzo zainteresuje. Jest to książka wyścigu, czyli nasza ściągawka, która mówi o tym, kiedy będą nas nogi bardzo bolały, a kiedy tylko trochę. Pewnie nikt z Was, albo przynajmniej większość z Was, nie miała nigdy kontaktu z książką wyścigu, a już na pewno nie z taką książką z takiego wyścigu jak Tour de France. Także chciałem Wam pokazać, jak wygląda taka książka wyścigu, co w niej jest i co możemy tutaj znaleźć. Na początku, oczywiście, mapka całego wyścigu. Dzisiaj jesteśmy tutaj na czasóweczce. Czekajcie, nie będę pokazywał palcem, bo to nieładnie. Przygotowałem sobie długopis, więc jesteśmy tutaj. Opis wszystkich etapów, czyli po kolei są wymienione etapy, dni tygodnia, start, meta, dystanse do przejechania i ogólny dystans. I wszystkie koszulki i premie, które można zgarnąć na danym wyścigu. Tutaj mamy przekrój po kolei wszystkich etapów, etapy płaskie, górzyste, górskie, który etap jak mniej więcej wygląda, to taka ściągawka na szybko, żeby nie trzeba było wertować całej książki. Wszystkie ekipy, które biorą udział w wyścigu. Różne informacje dla drużyn, żeby chronić środowisko, wyrzucać śmieci, które zbieramy w czasie wyścigu po różnych batonach, po żelkach, po ciastkach ryżowych w specjalnych strefach, korzystać z worków na śmieci, ogólnie żeby chronić środowisko, bo jednak trochę tych śmieci się wyrzuca. Safety driving, czyli informacje dla obsługi naszych samochodów technicznych, żeby używać świateł, jest obowiązek jazdy w pasach. Również ograniczenia prędkości są bardzo przestrzegane w czasie Tour de France. Na przykład nie może samochód jechać szybciej jak 80 km na godzinę. Oczywiście nie wolno pić w czasie jazdy, rozmawiać przez telefon, chyba że jest zestaw głośnomówiący. Sponsorzy wyścigu, oficjele, czyli cała organizacja, numery kontaktowe do wszystkich. I to, co mamy w książce, czyli ściągawka z wszystkich informacji zawartych w książce. Do każdego etapu jest dostarczona mapka etapu, informacje, czyli start, kilometr zero, strefa bufetu, sprint, premie górskie. To już pomiar czasu na czasówce, ostatni kilometr i meta i przekrój wysokościowy danego etapu. A to akurat z czasówki. I piktogramy, które są również zawarte w książce wyścigu, opisujące dokładnie położenie, nie wiem, PPO, parkingu dla gości, parkingu dla ekip, miejsca, gdzie jest ulokowane Villaggio, opis hoteli drużynowych, stacje benzynowe i takie rzeczy. Oraz znaki, które są umieszczane w czasie wyścigu. Oprócz strzałek w prawo, w lewo mamy różne zwężenia, ronda na wprost, ronda w lewo, w prawo. Rondo na przykład objeżdżamy tylko z prawej strony, tylko z lewej strony. Zawracanie na rondzie z dwóch stron, tylko z jednej strony. Progi zwalniające, ostry nawrót. Na takie znaki cały czas trzeba zwracać uwagę, również przejazdy kolejowe. Wszędzie jest pełno takich znaków i trzeba mieć oczy dookoła głowy, szeroko otwarte. Patrzymy się nie tylko na to, co się dzieje przed nami, ale również na wszystkie oznaczenia, na wszystkie znaczenia tras. Na szczęście są one oznaczone na żółto, dość wyraźnie, więc jest to dobrze widoczne. Grand Depart, czyli pierwsze etapy, dokładna rozpiska. To, co, gdzie, prezentacja, official team meeting, spotkanie dyrektorów sportowych i takie historie. A tu już jest mapka, która dokładnie przedstawia prezentację drużyn, wszystkie
dane, informacje, gdzie się zbieramy, gdzie przechodzimy, gdzie przejeżdżamy, gdzie jest, nie wiem, gdzie będą zaparkowane autobusy i takie historie. No i lista hotelowa, jesteśmy przy pierwszym etapie, a ja Wam pokażę, jak wygląda dokładnie w szczegółach etap. Przygotowałem sobie 13 etap. Na początku mamy opis miasta startu i miasta mety. Po raz pierwszy startujemy z tego miasta i opis dokładny miasta, czyli ile mieszka ludzi, coś o ekonomii, coś o kulturze, coś o sporcie. Tak samo miasto finiszowe, czyli taka trochę reklama miasta. Później mamy mapkę dokładną wyścigu, czyli tam, gdzie startujemy, tam, gdzie kończymy i powrót samochodów do punktu startu. Później mamy zbliżenie na start, miejsce startu i wyjazd na wyścig, PPO, czyli punto passaggio obligatorio, czyli miejsce, gdzie każdy autobus drużynowy, każdy samochód drużynowy musi przejechać w drodze na parking, bo stąd już są znaki, ludzie rozstawieni i prowadzą każdego na parking. I zbliżenie na dokładnie na mapkę parkingową, czyli stąd przyjeżdżamy i tu już gdzieś są rozsiane parkingi, tu jest miejsce startu, stąd przyjeżdżają samochody później po, jeżeli wracają z mety. Rozpiska dokładnie godzinowa, czyli rozpiska karawan, jak jedzie, pierwszy i ostatni zawodnik. Karawan, czyli karawana reklamowa, tak naprawdę nie karawan, tylko karawana reklamowa. Pierwszy i ostatni zawodnik, o której startuje, mniej więcej, o której kończy. No i punkty pomiaru czasów. Na górskich etapach wygląda to trochę inaczej. Poszukamy jakiś górski etap, na przykład ten. Etap 15. Opis taki sam, mapka taka sama, czyli kolarze jadą tędy. Wszystkie autobusy drużynowe jadą tędy. To jest oficjalna mapka. Zbliżenie na finish. PPO, dokładna lokalizacja PPO. Godzina otwarcia Villaggio. Informacje dotyczące karawany reklamowej i informacje dotyczące wyścigu, czyli miejsce startu, podpisywanie listy startowej. Call to the start i nieoficjalny start, akurat 12.55, a start oficjalny 5,5 km dalej o godzinie 13.05, czyli do tych 160, które mamy zaplanowane na sobotę, musimy dodać jeszcze 5,5. Ulokowanie startu, wyjeżdżamy tędy, PPO mamy tutaj, przyjeżdżamy wszyscy tędy, czyli stąd przyjeżdżamy tu na parkingi, tutaj mamy start, miasteczko, podpisywanie listy startowej, także wszystko w miarę na miejscu. I przekrój wyścigu, tym akurat tu można by się uczesać, jakby ktoś grzebienia nie miał, to można sobie zrobić kopię. Wszystkie premie, sprinty, bufet, wszystko jest rozpisane, są podane wysokości, na których będziemy i są podane dystanse. I tutaj mamy informacje odnośnie sprintu, czyli będzie lekko z górki, a na sam ostatni kilometr lekko pod górkę i przebieg trasy, jak będziemy jechać. Rozpiska również godzinowa, czyli karawan reklamowy, karawana reklamowa i trzy różne prędkości przejazdu kolarzy, czyli trzy różne godziny przyjazdu na metę. Opis premii oraz dla autobusów informacje, które jadą, mają do przejechania 115 km i dokładne informacje, gdzie muszą zjechać, gdzie muszą skręcić. I na następnej stronie mamy opis ostatnich kilometrów. W tym wypadku jest to aż 60 ostatnich kilometrów. Mamy ostatnie dwa podjazdy przed metą, oznaczone kolorami każdy kilometr, średnie nachylenie na danym kilometrze. Tu jest ściągawka do tego, do tych kolorów, ale jednocześnie tutaj na dole mamy oznaczenia 4,9%, 6,5%, 9,9%, 7,9%, 5,6%, czyli każdy kilometr, średnie nachylenie z każdego kilometra. Zjeżdżamy, mamy płasko. Ostatni podjazd przed metą i na metę. Tak to wygląda w skrócie. Tu mamy ostatnie 5 km, czyli jest, można powiedzieć, że płasko.
i z tej strony mapka ostatnich 5 km. Widzimy, że mamy cały czas prostą drogę aż do finiszu. Tu jest ostatni kilometr, 2, 3, 4, 5. Finisz. Z tej strony zbliżenie na ostatni kilometr, może ostatni kilometr 200. Parking dla ekip będzie z tej strony. Wyjeżdżamy z mety w tą stronę, General Evacuation. Samochody teamowe są kierowane tędy na parking i tutaj muszą odnaleźć swój autobus. No i mapka ewakuacji, czyli wyjeżdżamy tak samo jak autobusy przyjechały na metę, tak samo wyjeżdżają, czyli musimy poczekać, aż skończy ostatni zawodnik i wtedy wszystkie samochody dopiero będą wyjeżdżały. I na sam koniec lista hotelowa. Tutaj była meta. My śpimy razem z AG2R i z FDŻ pod dziewiątką, czyli tutaj. I stąd na następny dzień jedziemy do miasta, gdzie jest start następnego etapu. 288 stron. Sam konkret. Niedużo reklam, aczkolwiek zdarzają się. Sama esencja Tour de France. Myślę, że Was to zaciekawiło. Śledźcie profil, udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie i życzę miłej zabawy przed telewizorami. Na razie, hej, hej.